Witam na kanale Dzieciaki Testują. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się zestawowi Brainbox Nauka od wydawnictwa Rebel. Brainbox skierowane są do grupy wiekowej 8, i zagrać w grę tę można nawet samodzielnie. Już na samym początku troszeczkę Wam zaspoileruję i powiem, że jest to genialny zestaw, genialna gra. Ja już zamówiłam matematykę. Są dwie, na razie zamówiłam jedną, zobaczymy jak nam się to sprawdzi. Mamy jeszcze takie zestawy z serii Brainbox, ale mamy też zestawy dla młodszych dzieci na blogu i na kanale. Zresztą też były ich recenzje i ja wam je na blogu podlinkuję, albo tutaj też będzie odnośnik do tych mniejszych brainboxów dla troszkę młodszych dzieci. Tutaj mamy zestaw Nauka i pierwsze co się rzuca w oczy genialne. Magnetyczne zamknięcie, zobaczcie. To pudełko się właściwie samo zamyka. Ono już jest puste, ja wyjęłam zawartość. Ale tak, tutaj mamy bardzo wygodne przechowywanie wszystkich elementów. Jest miejsce na klepsydrę, miejsce na kostkę. No i tutaj bardzo dużo przestrzeni na karty. Tutaj na pudełku jest też instrukcja, jak gracie w Brainbox samodzielnie lub w więcej graczy. Celem gry jest zgromadzenie jak największej ilości kart. W grze jednoosobowej po prostu policzymy, ile ich mamy po 10 minutach gry, a w grze 2, gracz, który tych kart będzie miał po 10 minutach najwięcej, wygrywa grę. Tak wygląda pudełko. Jest bardzo dobre jakościowo, to czuć, gdy się je bierze do ręki. A tak wygląda zawartość. Są karty również bardzo dobre jakościowo, całkiem grube, kartonowe oczywiście. Jest klepsydra oraz jest kostka, którą będziemy losować. Pytanie z karty. Kategorii w wersji nauka mamy całkiem sporo i one są bardzo różne. Zobaczcie tylko. Mamy przystosowanie pustynia ocean, owady bezkręgowce, łańcuchy, pokarmowe, gady płazy mięśnie z ciało człowieka zęby są zobaczcie nasiona rośliny, materiały magnetyczne i niemagnetyczne, przesiewanie, filtrowanie, rozpuszczanie właściwości materiałów. Mamy skały magmowe, przemiany odwracalne, tam też były nieodwracalne, różne skały, ciała stałe ciecze gazy, zmiany stanu skupienia wody, mierzenie temperatury, źródła prądu, przewodniki, zobaczcie tylko. Tego jest tu naprawdę bardzo dużo z bardzo różnych kategorii. Każda karta to jest coś innego i każda karta Gwarantuję Wam, że czegoś was, jak i Wasze dzieci nauczy, jak gramy w Brainbox. Pierwszy gracz bierze, losuje kartę, weźmy sobie może układ słoneczny, i ustalamy wcześniej, czy bierzemy jeden obrót klepsydrą, czy dwa obroty, będzie 10 albo 20 sekund na zapamiętanie jak najwięcej szczegółów z ilustracji. Obróćmy sobie klepsydrę i próbujemy zapamiętać wszystko, co jest na karcie, bowiem nie wiemy, co nam się przyda do udzielenia prawidłowej odpowiedzi. Możemy sobie jeszcze raz obrócić klepsydrę. Przyglądamy się bardzo dokładnie. I gdy upłynie czas, jeżeli gramy w więcej osób, przekazujemy kartę innemu graczowi. Jeżeli samodzielnie po prostu ją odwracamy, bierzemy kość, rzucamy nią, wypadła nam czwórka, odpowiadamy na czwarte pytanie. Która planeta jest największa? Jeżeli gracz udzieli poprawnej odpowiedzi, zabiera kartę. Ta karta będzie jego punktem. Jeżeli nie uda mu się poprawnie odpowiedzieć, karta zostaje odłożona. Zobaczcie, jakie tutaj mamy jeszcze pytania dotyczące kosmosu. Każdy numer od 1 do 8 to inne pytanie. I teraz na czym polega cały fenomen serii Brainbox? To właśnie na tym, że my się po prostu wpatrujemy w daną ilustrację, próbujemy zapamiętać jak najwięcej z tej karty, żeby później odpowiedzieć na pytanie. A jak wiadomo, nauka przez zabawę najlepiej zostaje w głowie, więc gwarantuję Wam, że w trakcie gry w Brainbox sporo się nauczycie. Czasem te pytania są nieoczywiste. Na przykład gdzieś tam pojawia się pytanie, ile jest czegoś na karcie? Czy jakiego koloru jest słomka włożona do kubeczka? Więc te pytania są bardzo różne, bardzo nieoczywiste. Gdy trafimy na takie pytanie i nie odpowiemy, poprawnie to przy kolejnej karcie będziemy się starali jeszcze więcej szczegółów zapamiętać. Brainbox nauka doskonale rozwija, spostrzegawczość, uważność jest bardzo kreatywną Edukacyjną grą i tak, jak już wspomniałam, zamówiłam matematykę i na pewno za jakiś czas dam Wam znać, czy to na blogu, czy na Instagramie, jak nam się ta matematyka również sprawdza. Po doświadczeniu z nauką jestem bardzo optymistycznie nastawiona do pozostałych zestawów i myślę, że dzięki matematyce ta bardzo nielubiana przez moją starszą córkę matematyka może wcale nie będzie taka zła. Taką mam nadzieję. A Was zapraszam również na blog, gdzie są m.in. zdjęcia kilku kart z Brainboxa Nauka. W opisie do filmu jest link do bloga, więc koniecznie tam zajrzyjcie. I w opisie jest też link do Ceneo, możecie sprawdzić, gdzie najtaniej Brainboxa Naukę kupić. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia w kolejnych filmach.